Cześć, dzień dobry. W tej lekcji pokażę Ci kolejne zadanie, które pojawiło się na jednym z ostatnich arkuszy egzaminu usług klasisty z matematyki. Trochę takie nietypowe zadanie, bo pojawia się trochę nieznany wzór usług klasistą, ale jak się okazuje, to zadanie nie musi być takie trudne, na jakie wygląda. A treść jest następująca. Pole trójkąta o danych długościach boków ABC można obliczyć według wzoru. I tak, wzór jest następujący. Pole trójkąta to się równa pierwiastek z iloczynu Długości połowy obwodu trójkąta razy długość połowy obwodu trójkąta minus długość jednego boku razy długość połowy obwodu tego trójkąta minus długość drugiego boku i jeszcze razy długość połowy obwodu tego trójkąta minus długość trzeciego boku. Tak i ten iloczyn tych czterech czynników pierwiastkujemy. No i mamy oznaczenia: takie z pole trójkąta, P połowa obwodu trójkąta. Wykorzystaj dany wzór, aby obliczyć pole trójkąta o bokach 6, 7, 11. Wydaje się skomplikowane, ale już pokazuję, że wcale takie nie jest. tak? Czyli mamy tak, trójkąt o bokach 6, 7, 11, czyli A, B, C to są odpowiednio długości boków tego trójkąta. No i tu jest taki podany wzór. To jest tak naprawdę, to się nazywa wzór Herona. On jest w szkole ponadpodstawowej, w tablicach, kartach wzorów na maturę. Tak więc jeżeli planujesz zdawać, Maturę w tym i maturę z matematyki, to z takim zarobkiem się na pewno w przyszłości spotkasz. Ale tutaj de facto jest sprawdzona umiejętność tego, czy jeżeli masz jakieś tutaj wyrażenie, to czy jesteś w stanie podstawić tutaj odpowiednie tutaj wartości tych niewiadomych i przeliczyć. Tak? To wszystko. E, no dobrze, mamy tutaj a, b, c, czyli długości odpowiednie boków tego trójkąta, ale mamy jeszcze wprowadzone tutaj p czyli połowa obwodu trójkąta. No to policzmy, ile to jest połowa obwodu trójkąta. To będzie tak. Obwód policzymy jako 6 plus 7 plus 11, no i połowa, czyli na przykład podzielić to 2. Ale równie dobrze moglibyśmy pomnożyć to, tą sumę razy 1 druga, tak? Czyli tak, w nawiasie mamy 6 plus 7, to będzie 13, 13 plus 11, to będzie 24, 24 podzielić to 2, to będzie... 12, tak? Czyli połowa obwodu tego trójkąta to jest 12. No i tu od razu podstawmy. Tak, kontynuując dalej. Tutaj może odwróćmy. Czyli będzie to wyglądało następująco: Pierwiastek z połowa obwodu, no to wyszło nam 12 razy w nawiasie. Połowa obwodu 12 minus ten jeden pierwszy bok, czyli 6, czyli minus 6. Drugi nawias. Połowa obwodu minus drugi bok, to jest 7. I trzeci nawias, połowa obwodu, minus trzeci bok, czyli 11. Tak? To się równa, to się równa. I to wyrażenie pod pierwiastkiem uporządkujemy. Czyli tak, pod, mamy pierwiastek, i tak, mamy 12 razy. I w tym nawiasie mamy tak. 12 minus 6, 6. 12 minus 7, 5. Czyli razy 5. 12 minus 11 to będzie 1. To się równa, to się równa. No i we tutaj pod pierwiastkiem to mnożenie, czyli tak, pierwiastek, i mamy tak. To możemy, tak, wiemy, mnożenie jest przemienne, czyli możemy nawet liczyć od tyłu. 1 razy 5, 5. 5 razy 6, 30. 30 razy 12, 360. Tak? I to już może być wynik, tak? 360 nie było konkretnych jednostek, więc możemy zapisać jednostek. Kwadratowych. Tak, bo pole powierzchni zapisujemy w jednostkach kwadratowych. Czyli na przykład jednostki kwadratowe, oczywiście jakby były centymetry, to by było centymetry kwadratowe, tak? Ale oczywiście też możemy też, jak to potrafi tu uprościć to wyrażenie, czyli tak, pierwiastek 360 to się równa pierwiastek 36 razy 10, tak? Czyli to się równa pierwiastek 36 razy, Pierwiastek z 10, tak? Pierwiastek 36 to jest 6, czyli będzie 6 razy pierwiastek z 10. No i możemy dopisać jednostek kwadratowych, tak? Oczywiście ta forma, jak i ta forma oznacza dokładnie tą samą liczbę na osi liczbowej, tak? Możemy zostawić tak. Możemy to uprościć, tak? Ok, jeżeli masz jakieś pytanie do tego zadania, to pytaj, jeśli nie, zapraszam się do innych filmów na moim kanale.